Podczas czwartkowego forum organizacji pozarządowych zostali wybrani nowi członkowie Tarnobrzeskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych została powołana po raz pierwszy w styczniu 2011 roku. To 4 lata temu przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, które działają na terenie Tarnobrzega, postanowili, że będą wybierać Radę Organizacji. Ma ona reprezentować trzeci sektor, czyli tak zwane organizacje pozarządowe w stosunku do władz miasta i integrować pewne działania organizacji działających lokalnie. Jednym z ważniejszych jej zadań jest tworzenie wspólnie z samorządem lokalnym programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi. Właśnie zakończyła się druga kadencja Rady, która została wybrana w lutym 2013 roku. Najważniejszą rzeczą, którą się udało zrobić, to było nawiązanie współpracy z Podkarpacką Radą Organizacji Pozarządowych. W województwie podkarpackim stworzone zostały rady powiatowe prawie we wszystkich powiatach, zarówno ziemskich, jak i grodzkich. Wcześniej działaliśmy jako jedna z nielicznych rad w takiej formule. W tej chwili można już mówić o sieci rad, która oplata całe województwo. Daje to możliwość i wymiany doświadczeń za pośrednictwem Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych, jak i starania się o jakieś wspólne środki, czy też no, w cudzysłowie mówienia jednym głosem. Udało nam się po raz pierwszy zorganizować imprezę integrującą, na którą byli zaproszeni przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych działających w Tarnobrzegu. W takiej formule piknikowej, ale także z dyskusją. Wnioski tej dyskusji rzeczywiście miały przełożenie w programie współpracy, ponieważ organizowaliśmy to w takim momencie, kiedy były otwarte konsultacje do programu współpracy władz miasta Tarnobrzega ze środowiskiem pozarządowym na rok 2015. Podczas czwartkowego spotkania wybrano nową radę. Jej przewodniczącą została Katarzyna Opioła. Jestem bardzo wdzięczna i chciałam podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali za okazanie zaufania. Być może praca społeczna na rzecz miasta od wielu lat, którą tutaj uprawiam, no, dała tego efekty. Przede wszystkim rada ma współpracować z Urzędem Miasta, więc myślę, że tutaj będziemy starali się uzupełniać w naszych pomysłach. Już tutaj w kuluarach po dzisiejszym spotkaniu parę pomysłów padło, zresztą bardzo dobrych, które przede wszystkim mają zintegrować środowiska organizacji pozarządowych, które mają uaktywnić, a przede wszystkim też pokazać ich pracę, bo tak naprawdę tych stowarzyszeń jest bardzo wiele w Tarnobrzegu. O niektórych wie się dużo, o niektórych wcale. Stąd też wydaje mi się, że będę kontynuowała to, co rozpoczęła poprzednia rada, przede wszystkim integrację środowiska organizacji pozarządowych. Na zastępcę przewodniczącej wybrana została Małgorzata Rokoszewska-Ćwiękała. Funkcję sekretarza przez kolejną kadencję będzie pełnił Witold Bochyński. Pozostałe osoby, które weszły w skład Tarnobrzeskiej Rady Organizacji Pozarządowych trzeciej kadencji, to Krystyna Frąszczak, Iwona Dybus-Grosicka, Henryk Kędzia, Żaneta Maciejewska, Joanna Szmuc, Stanisław Bochniewicz oraz Jacek Janczyk. Kadencja nowo wybranej rady zgodnie z regulaminem Forum Organizacji Pozarządowych miasta Tarnobrzega potrwa 2 lata. Na terenie Tarnobrzega funkcjonuje obecnie ponad 100 organizacji pozarządowych. Wśród nich około 50 można zaliczyć do czynnie działających.